teraz przedstawiają. Witam wszystkich serdecznie. Karol z tej strony i przychodzę do Was dzisiaj z najnowszymi wiadomościami w kryptoświecie. Zobaczymy, co wydarzyło się w ostatnim czasie, najważniejsze wiadomości oraz mała aktualizacja na temat altcoinów. Ale zanim zacznę, to pamiętajcie, że wszystko to, co usłyszycie w tym filmie, to nie jest porada inwestycyjna i jest to tylko i wyłącznie moje własne zdanie. Chciałem wam jeszcze przypomnieć wszystkim osobom początkującym w świecie kryptowalut o moim całkowicie darmowym poradniku dla początkujących, w którym znajdziecie bardzo dużo informacji, które przydadzą wam się na początku waszej edukacji, bo edukacja w kryptowalutach i blockchain jest najważniejsza. Link do tego poradnika możecie znaleźć w miejscu na opis pod tym filmem oraz zapraszam do pobrania również darmowego Raportu Piotra Michalaka oraz Filipa Koniecznego, jak i w co inwestować, żeby pomnożyć swój majątek, nawet o 500%. Link do tego raportu również zostawię wam w miejscu na opis pod tym filmem. Także zapraszam do pobrania i zapoznania się z tym raportem. Więc zaczynamy. Jak widzimy, na giełdach panuje czerwień od jakichś powiedzmy 2 godzin, bo jeszcze 2 godziny temu Bitcoin kosztował 9300 dolarów. I w trakcie nagrywania tego filmu spadł o 1,64%. I tak jak możecie zobaczyć wszystko mamy na czerwono. Z wyjątkiem Bitcoin Cash, który jest prawie na 2% plusie. Oraz Bitcoin Satoshi Vision, który jest na lekko ponad 1% plusie. Tak to wszystko mamy na czerwono wraz ze spadkiem Bitcoina. Wszystkie altcoiny poleciały w dół. Nie są to jakieś znaczne spadki. Mamy Ethereum niecały 1%. XRP niecały 1%, EOS 2%, Binance coin niecały 1%. Także nie są to duże spadki, ale cała giełda jest na czerwono. Na początek chciałem Wam przedstawić bardzo, bardzo dobrą wiadomość. Mianowicie CryptoEvent udostępniła tweeta o legalizacji giełd krypto w Chinach. W Chinach rozpoczęła się legalizacja giełd kryptowalut. To jest prawdziwe zdjęcie licencji na handel kryptowalutami Chińskiej Republiki Ludowej. Nie jestem w stanie podać autentyczności tego newsa, ponieważ nie znam chińskiego, a link do tej strony niestety już nie działa. Dlatego czekam na oficjalne oświadczenie. Mam nadzieję, że to prawda, ponieważ Chiny włożą bardzo duży kapitał w kryptowaluty, co może przyczynić się do bardzo, bardzo dużych wzrostów. Jak na razie nie znalazłem takiej informacji na żadnym portalu informacyjnym. O kryptowalutach. A zostając już przy giełdach kryptowalut, chciałem Wam powiedzieć, że lada moment zostaną dodane następne bardziej popularne tokeny do giełdy McAfee Dex, z decentralizowanej giełdy pana McAfeego, którego na pewno nie muszę wam przedstawiać. Jak możemy przeczytać w tym artykule, 8 listopada dołączymy Tron, a od 1 kwartału 2020 roku EOS, Binance Coin oraz NEO. A potem będziemy mieli łańcuchy krzyżowe przed pierwszym kwartałem. To będzie Binance, ale za darmo, zapewnia McAfee. Giełda już istnieje, jak możemy zobaczyć. Wejść, wejść sobie na giełdę pana McAfee'ego. i możemy sobie ją tu zobaczyć. I jest tak samowolna jak wszystkie inne deksy. Zobaczymy, czy prędkość zdecentralizowanych giełd kryptowalutowych zmieni się w najbliższym czasie, ponieważ. Przy takiej prędkości dosyć ciężko jest ją obsługiwać. Przejdźmy teraz do następnego newsa, jakim jest ugoda za oszustwo ICO w wysokości 9,5 miliona dolarów. Reggie Middleton, który jest odpowiedzialny za ICO projektu Veritasium, w którym zebrał prawie 15 milionów dolarów, podpisał ugodę bez konieczności przyznania się do zarzutów lub ich odrzucenia, jednocześnie rezygnując z jakiegokolwiek prawa do odwołania. Dalej widzimy, że sprawa kończy długotrwałą sagę od 2017 roku, w której Middleton został oskarżony o zbiórkę milionów dolarów poprzez wstępną ofertę ICO bez rejestracji w SEC i wprowadzając w błąd inwestorów, aby przyciągnąć więcej funduszy z fałszywymi informacjami. Tydzień po zakończeniu ICO Middleton twierdził, że haker ukradł 360 tokenów o wartości 8 milionów dolarów, a następnie wymienił je na etery. Sprawa jest jednym z najnowszych rozstrzygnięć dotyczących nieuczciwych ICO. Startup przechowywania danych SIA wynegocjował ugodę w dniu 1 października w wysokości 225 tysięcy w związku z zebraniem 120 tysięcy dolarów. A producent EOS, Block One, w dniu 20 września zgodził się zapłacić karę w wysokości 24 milionów dolarów za zbiórkę 4,1 miliarda dolarów. Swoją drogą żadna z tych firm nie próbuje udowadniać swojej niewinności w sądzie, co chyba jednoznacznie daje do zrozumienia, że czują się winni. Co ciekawe, nawet nie wiedziałem, że Block One, twórca EOS, jest oskarżony o jakąś defraudację czy kradzież pieniędzy. Ale to tak nawiasem mówiąc. Co jest dosyć dobrą wiadomością, oszustwa kryptowalutowe cieszą się coraz mniejszą popularnością i jak możemy zobaczyć w tym artykule zgodnie z wstępnym raportem Cybertrace. W pierwszym kwartale tego roku w wyniku cyberprzestępczości przeciwko giełdom utracono 356 milionów dolarów, a w drugim kwartale już tylko 125 milionów. Łączne straty kryptograficzne osiągnęły w tym roku 4,3 miliarda dolarów w wyniku, uwaga, jednego oszustwa związanego z wyjściem Plastoken, o którym również nagrywałem film o skamie Plastoken. Jeżeli jeszcze nie widziałeś tego filmu, to zapraszam Cię do oglądnięcia. Przy okazji dowiesz się, jak możesz ocenić projekty pod kątem inwestycji. I dalej o Plastoken. Niepotwierdzone oszustwo południowo-koreańskiej giełdy i piramidy Plastoken jest uwzględnione w szacunkach. Podejrzewa się, że inwestorzy stracili aż prawie 3 miliardy dolarów. Jednak szczegóły dotyczące oszustwa nie zostały jeszcze ustalone. Zwróćcie uwagę, że jest to prawie 70% wszystkich utraconych środków w całym 2019 roku. Są to naprawdę ogromne pieniądze. A jeżeli jesteśmy już przy oszustwach, to warto wspomnieć o wycieku danych e-mail użytkowników giełdy Bitmex. Jak pewnie wiecie, jest to jedna z większych giełd kryptowalut i właśnie teraz boryka się z dosyć dużym problemem wycieku adresów e-mail swoich użytkowników. Jak możemy przeczytać na Cointelegraph, z giełdy kryptowalut BitMEX przypadkowo wyciekły e-maile użytkowników. Incydent został potwierdzony przez BitMEX w oficjalnym oświadczeniu opublikowanym 1 listopada. Zaniepokojeni członkowie społeczności zauważyli, że wyciek sprawia, że posiadacze kont BitMEX są podatni na ataki potencjalnych hakerów, a dane służą jako element układanki dla atakujących. Tu, jak zjedziemy sobie trochę niżej, to możemy przeczytać, że giełda Binance doradziła wszystkim użytkownikom BitMEX, którzy mają konto na Binance, aby natychmiast zmienili adresy e-mail konta Binance. Jeżeli macie konto na Bitmexie, najlepiej nie używajcie już tego konta e-mail, na który było zarejestrowane to konto. Wiem, że jest to uciążliwe i czasochłonne, ale dla swojego bezpieczeństwa zmieńcie e-maile na każdej giełdzie, koncie bankowym, wszystkich serwisach finansowych itd. To może tyle na temat Bitmexa. Teraz przejdziemy trochę do Facebook Coina, jakim miał być Libra, która nie ma się najlepiej i wciąż traci potencjalnych partnerów. Członkowie stowarzyszenia Libras sformalizowali strukturę zarządzania po spotkaniu inauguracyjnym w Genewie. Zmiana nastąpiła zaledwie kilka dni po tym, jak siedmiu głośnych uczestników, w tym Visa, eBay i Mastercard, zdecydowało się opuścić organizację. Niepowodzenie Libry nastąpiło w związku z ogólnymi wstrząsami regulacyjnymi w branży kryptograficznej. Całego artykułu nie będę tu czytał, ale jak zejdziemy trochę niżej... To możemy zobaczyć, że 2 października pojawiły się raporty sugerujące, że Visa, Mastercard, PayPal i Stripe chcą odejść od projektu. Dwa dni później pogłoski okazały się prawdziwe, a PayPal oficjalnie stał się pierwszym początkowym członkiem, który opuścił Stowarzyszenie Libra. Rzecznik giganta płatności powiedział: W dalszym ciągu popieramy aspiracje Libra i oczekujemy dalszego dialogu na temat sposobu współpracy w przyszłości. Facebook jest wieloletnim i cenionym partnerem strategicznym PayPal, a my będziemy nadal współpracować i wspierać Facebooka na różne sposoby. Wkrótce potem odeszli Visa, eBay, Stripe i Mastercard, a Booking Holdings, Mercado Paygo były ostatnimi, którzy porzucili Stowarzyszenie Libry. Jak widać, sława i majątek Facebooka nie pomaga w uruchomieniu Libry. Wszystko to wiąże się z regulacjami kryptowalut oraz obawy rządów przed zastąpieniem pieniądza fiducjarnego przez kryptowalutę Libra. A jak już mówię o regulacjach i pieniądzach fiducjarnych, to przejdę do artykułu, który udowadnia siłę rządów i kontrolę społeczeństwa. W obliczu gwałtownej dewaluacji waluty krajowej i kryzysu gospodarczego, Centralny Bank Argentyny właśnie ogłosił nowe surowe ograniczenia dotyczące kwoty dolarów amerykańskich, które mogą kupować obywatele tego kraju. Nowa polityka służy jako kolejne przypomnienie poziomu kontroli, jaką banki mogą wywierać na swoich użytkowników oraz znaczenia niedozwolonych systemów monetarnych, takich jak Bitcoin, jako sprawdzian dla tej potęgi. Argentyjski Bank Centralny ograniczy zakup dolarów amerykańskich do zaledwie 200 dolarów miesięcznie dla tych, którzy chcą kupić walutę obcą za pomocą swojego konta bankowego. Tymczasem ci, którzy kupują dolary za gotówkę, mogą kupić tylko 100 dolarów miesięcznie. Uważa się, że ten ruch jest próbą ograniczenia użycia dolara w obliczu szybko dewaluującego peso argentyńskiego. Jest to bardzo nieciekawa sytuacja. Społeczeństwo, żeby chronić swój majątek, nawet nie ma możliwości teraz uciekać do safe haven, takim właśnie jak zawsze był dolar amerykański. I zobaczcie jak cena Bitcoina zachowuje się w Argentynie. Jak wejdziemy sobie na stronę localbitcoins.com, to możemy zobaczyć, że najtańsze Bitcoiny możemy kupić za ponad 690 tysięcy argentyńskich peso. I w bardzo łatwym przeliczeniu na Google 690 000 673 peso argentyńskie, jest to ponad 11,5 tysiąca dolara amerykańskiego, także łatwo możemy zaobserwować, jaką siłę ma bitcoin podczas lokalnych kryzysów. I tak samo zresztą jest z wolumenem. Kiedy wejdziemy sobie na wolumen z serwisu Local Bitcoins, to możemy zauważyć, że wolumen cały czas rośnie w Argentynie. Także, jeżeli będziecie pewni, że kryzys nadchodzi, to będziecie wiedzieli, w co trzeba uciekać. Teraz powiem trochę o nowościach w projektach kryptowalutowych. Na początek Tron. CEO Tron, Justin Sun, potwierdza partnerstwo z Samsungiem i mówi, że Tron Blockchain zostanie zintegrowany z Samsung Blockchain K Store. W piątek, 25 października, Justin Sun ogłosił na Twitterze, że ogłosi nowe partnerstwo. Które Tron planuje rozpocząć w przyszłym tygodniu z megakorporacją o wartości 100 miliardów dolarów. Niektórzy od razu zakładali, że będzie to Samsung, i przypuszczenia się potwierdziły. Partnerstwo ma przyciągnąć ogromną liczbę użytkowników Samsung Galaxy S10 do blockchain Tron. Przejdźmy teraz trochę do Monero. Futuresy Monero w Dubaju. Giełda kryptowalut oraz futures w Dubaju BTSE uruchomiła handel futuresami Monero 31 października. Ten ruch sprawia, że jest jedyną giełdą oferującą kontrakty terminowe na kryptowalutach skupiających się na prywatności. BTSE to stosunkowo nieznana niewielka giełda, która jest licencjonowana przez Departament Rozwoju Gospodarczego rządu Dubaju i podlega przepisom Centralnego Banku Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Decyzja o umieszczeniu monero na liście futures pojawia się w czasie, gdy popularna moneta prywatności jest usuwana z kilku innych giełd. Pomimo udowodnienia swojej długowieczności, koncentracja na anonimowości pociąga za sobą potencjalne ryzyko regulacyjne. Oczywiście po tym ogłoszeniu cena Monero zaczęła rosnąć. Tutaj mamy 1 października i zobaczcie, cena poszła do góry około 59 dolarów na ponad 63 dolary. Jest to bardzo dobra wiadomość dla Monero, ponieważ, tak jak wiemy, Monero zostało usunięte z OKX, Coinbase UK usunęło Zikash. UBIT ogłosił, że również nie będą wspierać private coinów ze względu na regulacje prawne. Zobaczymy czy inne giełdy pójdą w ślad BTS i uruchomią futuresy dla tych coinów. Teraz Cardano. Już w listopadzie użytkownicy będą mogli zarabiać w Cardano. Po udanym uruchomieniu testnet szalej w październiku użytkownicy Cardano będą mogli zarabiać ADA już od listopada. Gdy sieć zacznie dodawać wszystkie dodatkowe funkcje do protokołu stajkowania przed planowanym przejściem na minet po nowym roku. I tu poniżej możemy przeczytać: każdy posiadacz ADA jest uprawniony do uczestnictwa. TestNet to rzeczywisty blockchain, a ADA postawiona na stajkowanie na TestNet będzie rzeczywistą kryptowalutą. W najbliższych miesiącach planowane jest zrobienie snapshota sieci Cardano oraz tokeny ADA z portfelów Dedalus oraz Jeroi. Użytkowników zostaną przeniesione na testnet. Swoją drogą Cardano bardzo długo pracuje nad tym wdrożeniem mainnetu SHELLEY. Miejmy nadzieję, że oni robią to bardzo dokładnie i to nie będzie wiązało się z żadnymi problemami później, ponieważ wydaje mi się, że jeżeli pracują oni tak długo nad czymś, to powinni to dopracować w 100%. Bardzo dużo ludzi czeka na ten szelej, bardzo dużo ludzi czeka na stajkowanie, i w sumie nie mogą się doczekać. Z tego co obserwuję na Twitterze oraz Redditie Cardano, społeczność zaczyna trochę wyśmiewać Charlesa Hoskinsona oraz cały zespół Cardano, ponieważ nie mogą już patrzeć na tak powolny progres tego, tego projektu. Ale tym, tyle na temat Cardano. Przejdźmy teraz do Elektroneum, którego research przedstawiałem wam na tym kanale. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego researchu, to zapraszam do obejrzenia. I jak możemy przeczytać na KuCoinBlog, Blog, Wszyscy użytkownicy mobilni w Turcji mogą teraz doładowywać mobilny czas, antenowy i dane za pomocą Elektroneum. Ponad 41 tysięcy użytkowników Elektroneum w Turcji może teraz doładowywać Turkel. Vodafone i Turk Telekom za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy czasu antenowego i danych. Trzej operatorzy sieci komórkowych obejmują 100% terytorium kraju i łączną bazę abonentów wynoszącą około 80 milionów. Oznacza to, że wszyscy użytkownicy mobilni mogą potencjalnie wykorzystać ETN do doładowania. Po raz pierwszy. Użytkownicy ETN mogą doładować swoje telefony komórkowe czasem antenowym i transmisją danych u wszystkich operatorów sieci komórkowych działających w kraju, obejmując 100% populacji powiedział dyrektor generalny Elektroneum Richard Els. Dodał również, jest to ważny krok dla elektroneum, szczególnie dlatego, że mamy około 41 tysięcy użytkowników w Turcji i stale się rozwijamy. Jest to bardzo dobra wiadomość, kolejny dowód na to, że blockchain i kryptowaluty są wykorzystywane w realnym świecie. Ja naprawdę liczę na ten projekt i jeszcze raz zapraszam Was do oglądnięcia researchu projektu Electroneum. Na dzisiaj będzie to wszystko. Przypominam wszystkim o pobraniu mojego bezpłatnego poradnika dla początkujących. Na pewno Wam się przyda na początku edukacji kryptowalutowej. Oraz zapraszam do odebrania bezpłatnego raportu. Dowiedz się jak i w co inwestować, aby pomnożyć swój majątek o 500 lub nawet więcej. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Cześć!